Drugi list świętego Piotra, rozdział pierwszy, od wiersza dwunastego. Dlatego zamierzam zawsze przypominać Wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać Was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi. Będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Słowa apostoła Piotra, który świadom tego, że już niedługo będzie musiał rozstać się z życiem, to było według takiego też objawienia, jakie, gdy jeszcze Chrystus będąc na ziemi z nim rozmawiał, dał Mu. I wiedział, że jest coś bardzo ważnego, co jeszcze musi załatwić z tymi, którzy nawrócili się i poszli drogą Chrystusa. Mianowicie, apostoł Piotr mówi, trzeba przypomnieć, trzeba przypomnieć, dlatego że człowiek ma skłonności do zapominania. My zbytnio nie lubimy, żeby ktoś nam coś ciągle przypominał, przecież pamiętamy. Przecież wiemy, przecież nie trzeba dwa razy nam tego samego mówić. Czy faktycznie, czy wszystkie prawdy Jezusa Chrystusa, które usłyszeliśmy, zawsze mają zastosowanie w naszym życiu? Czy nienokrotnie nie potrzebujemy właśnie takiego napomnienia, takiego przypomnienia? I tutaj apostoł Paweł, i tutaj Piotr w tym krótkim fragmencie, który przeczytaliśmy, kilkakrotnie powtarza, Tą zasadę przypominania. Mówi: Będę się starał nawet o to, żeby po moim odejściu to było dalej w Waszej pamięci. Nawet poza swoją śmierć Piotr wybiegał z tą troską o Boży lud, aby to, co jest najważniejsze w życiu wierzących, nie było zapomniane, aby Jezus Chrystus był zawsze w centrum. Przypominać można tylko to, co wcześniej usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy, przeżyliśmy, przeczytaliśmy, to może być przypominane. Tylko to. Jeżeli czegoś nigdy nie przeżyliśmy, nie usłyszeliśmy, nie zobaczyliśmy, no co można nam przypomnieć? To jest taka podstawowa zasada, która zachęca nas do tego, żebyśmy ciągle napełniali się Bożym Słowem. I czy akurat to słowo ma szczególne jakieś takie zastosowanie w dzisiejszym dniu? Nie wiemy, ale może za jakiś czas, może za kilka dni, za kilka miesięcy, może albo za kilka lat, Bóg przypomni nam to słowo. Jezus powiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to On przypomni Wam wszystkie te słowa: te słowa, które uczniowie, apostołowie usłyszeli od Jezusa. A więc jest potrzeba, żeby się napełniać Chrystusem, napełniać się Bożą Mądrością, Bożym Słowem, prawdą, a przyjdzie też czas zastosowania tego słowa właśnie przez przypomnienie. Duch Święty da nam taką mądrość i takie przypomnienie, żeby pewne prawdy Chrystusa w danym momencie, w danej sytuacji naszego życia zastosować. W wielu miejscach Bożego Słowa czytamy właśnie o tym przypominaniu. W piętnastym rozdziale, pierwszego listu do Koryntian czytamy, Paweł mówi, chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście na gruncie której stoicie, dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. I właśnie tutaj jest to zagrożenie, że można nadaremnie uwierzyć że pewne przeżycia, pewne doświadczenia z Bogiem mogą być na próżno, kiedy zapomnimy. Dlatego jest coś takiego jak przypominanie. Nie musimy się oburzać, jeżeli ktoś nam już kilka razy tą samą rzecz mówi, do czegoś nas zachęca, coś nam przypomina. To wszystko jest ku naszemu dobru. Zawsze warto zastanowić się, czy faktycznie to słowo, które już usłyszeliśmy, nie trzeba nam przypominać, bo ono ma pełne zastosowanie w naszym życiu, bo żyjemy według danej prawdy, która jest w Jezusie Chrystusie. Czy może faktycznie potrzeba nam pełne rzeczy przypomnieć, na nowo uświadomić to w jakich czasach żyjemy, to kim jesteśmy, jakie są wartości nasze, Kim dla nas jest Bóg Jezus Chrystus, jaki jest cel naszego życia. Czasami dajemy się tak szybko wciągnąć w wir tego świata codziennych spraw, i nie mówię tu absolutnie o jakichś złych rzeczach, o grzechach, nie, tylko o naszych codziennych sprawach odpowiedzialności, praca, dom i tak dalej. I czasami potrzebujemy, żeby ktoś nam przypomniał, aby Bóg nam przypomniał przez swoje słowo w modlitwie, przez czytanie Bożego słowa. Ile razy już to samo słowo czytaliśmy? Przecież Biblia nie jest księgą, którą raz się przeczyta i się odkłada na półkę. Nie, czytamy ciągle na nowo słowo Boże, bo potrzebujemy tego przypomnienia, tego odświeżenia w naszym umyśle. Bądźmy wdzięczni Bogu za przypominanie. Niech to będzie dla nas czymś pięknym, czymś, co jeszcze bardziej zbliża nas do Chrystusa i uświadamia nam to, kim jesteśmy w Nim i jaki jest cel naszego życia. Dziękujemy Ci, Boże, za każde dobre przypomnienie. Chcemy się zawsze napełniać Twoim słowem, Twoją prawdą i Twoją miłością, aby w każdym czasie naszego życia to słowo, ta prawda na nowo mogła ożyć. W naszym umyśle, w naszych sercach i w naszym życiu. Amen.